Dzisiaj razem ze mną kabaret młodych panów i to cały. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, przygotowując się do rozmowy, obliczyłam, że w przyszłym roku macie swoje 20-lecie już. Tak? Czy wy byliście świadomi, że to już tyle lat minęło? Tak chyba nie do końca, ale faktycznie tak. 19 lat. Szczęśliwy czas się liczą. Nie, w 24 będzie 20. Tak, teraz jest tak 19. Więc zleciało trochę nam to i chyba nie jakoś tak nie do końca świadomie, że to już minęło 20. Mija za niedługo, no bo to jeszcze rok musimy podziałać, więc 20 lat, no to... Pamiętam, że 18 niedawno mieliśmy, pełnoletność. I była na pewno huczna impreza z tej okazji. No właśnie nie. Nie, tak, chyba hucznie obchodziliśmy roczek. Ale... jesteśmy na Śląsku, to się obchodzi imieniny, prawda? No nie. Na Śląsku właśnie z roczek. Teraz jesteśmy w Małopolsce, tutaj obchodzą, ale my tam skąd pochodzimy, nie obchodzimy imienin. Czy wy się spodziewaliście, rozpoczynając tą waszą przygodę z kabaretem w 2004 roku, że po pierwsze będziecie tyle lat razem w takim składzie, w takim komplecie, że będziecie tak długo mogli bawić publiczność i publiczność będzie oczekiwała, że będziecie przyjeżdżali, bo was uwielbiają? Co, mieliśmy pewno dużo jakichś marzeń czy takich pragnień artystycznych związanych, żeby mieć swoją publiczność, która będzie chciała przychodzić na nasze występy, ale jak to, że tak powiem, się rozrośnie, jak to wszystko się zadzieje, to nie mieliśmy o tym pojęcia po prostu. To szło tak przy okazji, bo my po prostu chcieliśmy robić kabaret, chcieliśmy bawić ludzi tym co robimy, no i to zadziałało. Czy któryś z was pamięta, o czym opowiadał ten pierwszy sketch, z którym wyszliście do ludzi? Pamiętacie? Tak, był sketch o Maciaszczyku, który chodził chyba po parku i napotkał go facet, który mu się strasznie chciał sikać. I pierwszy ze skeczy to był blacharz, który siedzieliśmy jeszcze u Kaczora w domu i wpisaliśmy blacharza. A tak, na scenie też... Maciaszczyk tak. I potem... I to jeszcze postać ta pojawiła się na końcu, do końca, do samego... To było 21 lat, w sensie, że... To było już rok wcześniej, przed premierą. Rok przed premierą, tak, czyli 2003. Tak, my rozmawialiśmy, zjeżdżaliśmy się, tworzyliśmy teksty, ale oficjalna premiera naszego pierwszego programu była właśnie w 2004 roku. A ja dokończę jeszcze i rekwizyty i stroje z tego sketchu są do tej pory w naszym kabrecie. Naprawdę? Używacie ich? Gablocie. Nie, używamy. To nie był sweterek Maciaszczyka, gra do dzisiaj. I modul policjanta. Jeszcze nie zjadłem. W gablocie obok kurtki Elvisa po prostu. No mamy dobre kulki na mole i po prostu się trzymamy. Farciarze. Kule na mole. No i ogólnie, jeżeli chodzi o tematy, które poruszacie w swoim kabarecie, w swoich skeczach, są bardzo różnorodne. I wiadomo, ja jako taka prawdziwa Ślązaczka uwielbiam te po śląsku. To jest moje ulubione, umówmy się. Ale są różne tematy, które poruszacie. Ostatnio były oczywiście policjanci byli, była oczywiście, co ostatnio? Homoseksualizm. Ten temat też poruszyliście ostatnio, widziałam. Po Śląsku. Po Śląsku, dokładnie. Homoseksualizm na kopalni to był, więc jakby... To był dokument. Były też opowieści biblijne, które uwielbiam, naprawdę. Tak więc tych tematów poruszyliście dosyć sporo. Czy wy czerpiecie z życia? Czy coś was inspiruje? To, co dzieje się w świecie? Przede wszystkim życie, bo wszyscy... Mateusz jeszcze z książek, bo on tak więcej czyta, ale my głównie z życia. Ale że są to reportaże, to głównie z życia. Tak. Biografie. Nie, wiesz, to wszystko się po prostu, ja też obserwując nas przez te lata i tematyka naszych skeczy, to był taki etap, kiedy koledzy mieli małe dzieci, więc mieliśmy dużo skeczy typu opieka nad dzieckiem. Tak, się naturalnie dzieje. Więc są jakieś, był, pamiętam. Tak, są jakieś gorące tematy, takie wiesz, społeczne, które na temat których społeczność dyskutuje, no to my bierzemy udział w tej dyskusji po swojemu, oczywiście po kabaretowemu. Na przykład, nie wszyscy wiedzą, ale nie od początku w Kabarecie Młodych Panów graliśmy skecze po śląsku. Dopiero Ryjek w 2007 jakby obudził w nas to, że my możemy też robić skecze w Gwarze Śląskiej. Nas tak naprawdę Śląski uratował wtedy.
tak. tyłki, bo nie mieliśmy skeczu. Na temat. Tak. Na temat tajemnicy natury. I taka była konkurencja na Ryjku i już jest dwa dni do Ryjka. My jesteśmy po prostu... pokłóceni już. Bo prawie nie wiemy, co tu zrobić. I nagle takie olśnienie, że zróbmy skecz właśnie... rozmowa z górnikiem, który mówi o tajemnicach natury Matki Ziemi pod ziemią. I tak dalej, i tak dalej. I to wtedy nas w ogóle jakby w ogóle tak zainspirowało, ale też nam dało, przecież my też możemy robić te skecze w Gwarze Śląskiej. No i potem już to szło dalej w swoim toku. Ale nie było tak od początku. I powiem ci, teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja nie pamiętałam tego, że nie graliście na początku po Śląsku. Pierwsze 2-3 lata, pierwsze dwa programy nie mieliśmy ani jednego numeru. Była jedna scenka, że się górnik pojawiał, ale to była tylko scenka. Scenka, tak. A później tak. To już się działo naturalnie. Tam były te korzenie, ale one jeszcze nie wykiełkowały wtedy. No. Znaleźliśmy sposób też na to, jak też pokazać nie tylko tej naszej śląskiej publiczności, tylko też szerszej w Polsce, żeby te skecze były też dla nich przystępne i zrozumiałe. No ale też wtedy właśnie odkryliśmy, że to się działo w nas, jakby, bo my z tej ziemi i ten śląski każdy gdzieś tam się bardzo najbardziej. Jako urodzony w Zgorzelcu. On że to czuje. Że to jak, nawet jak gramy te skecze po śląsku i zdarza się improwizować, to jest po prostu takie naturalne. Jakbym gadał z kumplem. No po polsku już gorzej. Z kumplem koło Hasioka, nie? Ale czyli improwizujecie podczas swoich występów? Oj, dużo. To dużo. Bardzo dużo. Zapominacie tekstu, czy po prostu jest taka dziura w waszym scenariuszu, że tak to nazwę? I tak. Różnie bywa, ale generalnie jak są takie właśnie postacie, jak na przykład Buchalik i Porwoł, to my z Kaczorem nie do końca zawsze wiemy, co se powiemy. Tak dużo się między nami dzieje takiego... co nas wzajemnie bawi, gotuje i publiczność zresztą też. Porwoł. No powiem wam szczerze, co do Porwoła. Bo to jest jak Mr. Jekyll, Dr. Hyde. Jakbyś zobaczył jego w oczach, on tam nie ma Roberta. Nie? Tam jest Porwoł? Tam jest Porwoł. No powiem wam tak anegdota, jeżeli chodzi o Porwoła. Kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z panem, który tak miał na nazwisko i zaczęłam się śmiać, bo sobie ciebie zwizualizowałam. Wiesz, o co chodzi. Ja to do nas kiedyś przyszedł pan z ochrony, powiedział, że ma przerąbane, tak. To się nazywa Andrzej Porwoł. Tak, na pewno. I pokazał legitymację. I po pojawieniu się naszego skeczu Familiada, on po prostu powiedział, że ma przegwizdane jako Andrzej Porwoł. No właśnie. Bo nie był taki jak ja, on był normalny, a ja jestem nienormalny. Ale więc... dzięki tym postaciom ja na przykład byłem, jak mieszkałem na osiedlu, byłem poważany, bo często policjanta grałem i żuliki mi tam machali, panie dzielnicowy. Dzisiaj właśnie oglądałam, jadąc tutaj do was na rozmowę, też sketch jeden z policjantami, ale to Mateusz był policjantem takim niższego szczebla. On tam gra policyjnego Porwoła. Nie, no ale uważam, że rola wybitna, prawda? I są tacy policjanci i niejednokrotnie takiego spotkałam w swoim życiu. I myślę, że właśnie ludzie utożsamiają was z ludźmi, których spotkali na swojej drodze. Bo jeżeli chodzi o jakiegoś policjanta i o Porwoła... Ale wiesz, my też z tego to bierzemy, bo w każdym z nas siedzą różne obserwacje, prawda? Tak jak czytasz, oglądasz coś i tak dalej, człowiek tym przesiąka, a później, kiedy my sami tworzymy skecze, no to gdzieś w nas wychodzą te jakieś różne obserwacje potem te spostrzeżenia stają się inspiracją do naszych postaci, tekstów i zachowań. Wiadomo, że to jest wszystko karykatura, że to jest przerysowane, ale no o to chodzi gdzieś tam w kabarecie. Prawda? A co za tym idzie? No, przy okazji ludzie odbierając te rzeczy później śmieją się trochę z siebie albo coś tam zawsze znajdą ze swojego życia. A mam takiego sąsiada albo wujka takiego podobnego. Albo to było ognie, nie? Się urealnia bardziej te. Bo tak jak powiedziałeś, każdy w życiu prawdopodobnie spotkał takiego policjanta i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu, staje się prawdziwe, życiowe. Wszyscy byli u lekarza kiedyś. Oj tak. Zastanawiałam się, kiedy oglądałam ten wasz sketch, który oczywiście się dzieje na dole, na grubie, na kopalni, czyli na Śląsku, i pojawiasz się ty jako górnik homoseksualista. Zastanawiałam się, czy to nie jest tak poruszanie takiego trochę tematu tabu u nas w Polsce. Bo ogólnie przedstawiliście sprawę, jak dla mnie, no fenomenalnie. Mamy problem z węglem, to nie da się tego ukryć. Dla mnie poruszaliście temat fenomenalnie i ogólnie rola Mateusza uwielbiam. Czemu mi to robisz? Ja to widzę. No po prostu genialne, uważam.
Chodziło o to, żeby poruszyć temat, wiesz, to jakby kwestia tego tematu jest, po pierwsze temat jest, tak? Bez względu na to, w jakiej branży jesteśmy, w jakim zawodzie i tak dalej. Ludzie mogą chcieć o tym dyskutować, jedni nie chcą, jakieś mają powody, inni nie chcą dyskutować, bo nie rozumieją. I my też chcieliśmy w tym sketchu przedstawić, że w takiej sytuacji możemy się znaleźć, może taka sytuacja być prawdziwa, ale też to wzajemne niezrozumienie tego, a zarazem ciekawość. No bo Łukasz gra takiego, który niby jest go to ciekawy. Nie interesuje, ale jest ciekawy. Prawda? Mateusz znowu gra tego bardziej tolerancyjnego, który niby stara się to zrozumieć, ale z drugiej strony nie chce tego widzieć. I tak dalej, i tak dalej. To o to chodzi w tym. No, żeby początku też u nas był głównym motorem tego było to, że jakie to są dwie skrajne środowiska, tak. Że tam homoseksualiści kojarzą się właśnie z jakimś takim, nie wiem, glamour otoczeniem i tak dalej, a tu jest gruba i gej na grubie. Nie? Zestawienie tego po prostu było, to jest tak absurdalne, że postanowiliśmy się tym zainteresować. No i potem z tego wyszło całkiem grobne dzieło. Bardzo fajne dzieło wyszło. Ale teraz, jak popatrzycie na te 20 lat, czy poczucie humoru Polaków przez te 20 lat zmieniło się? Czy śmieszy ich cały czas to samo? Czy wy musicie jakby podążać za tymi zmianami, które zachodzą w Polakach, jakby nie było? Mi się wydaje, że zmienia się tematyka, ale ona się realnie zmienia, wiesz, no 20 lat temu może nie tak żyliśmy internetem, nie wiem, TikTokiem i różnymi Instagram, tak, tak jak portale społecznościowe, było więcej tematów innych, ale z drugiej strony dalej jest temat, wiesz, rodzina, kolega, szwagier, dalej jest relacje damsko-męskie, mąż, żona i tak dalej, dzieci nasze, ale z drugiej strony dużo pojawia się nowych, współczesnych wątków, których nie było w kabarecie 20 lat temu, bo świat był inny 20 lat temu. I ja myślę, że też nie chodzi o... Nie trzeba się nawet dostosowywać albo jakoś tam... Bo te zmiany zachodzą też w nas, jakby my się zmieniamy jako cały gatunek ludzki na przestrzeni tam dziejów. Więc i tematy się też zmieniają, tak jak my na nasze nadążasz? Tematy. Tak Boroczek siedzi, może nie nadąża. To może coś powiesz, co? Bartku, jak to jest? Gatunek ludzki zaczął nam tu rosnąć. Błony. A kto wie? A kto wie? Nie dożyjemy. Nie mówią, że nam od telefonów się te kciuki będą tak. Wydłużać. Podobno. Nie, myślę, poczucie humoru i tak zostaje w każdym z nas inne. Nie mamy takiego samego poczucia humoru jako społeczeństwo, jako w ogóle ludzie. Każdy ma swoje. A my przez twórczość, to co pokazujemy na scenie, no pokazujemy nasze poczucie humoru, które jest też inne. Jest jakby czteroosobowe, no bo każdy z nas ma inne poczucie humoru. Tak. I ta publiczność, która tu się gromadzi na spektaklu, na przedstawieniu, też ma poszczególne poczucia humoru. Znajdujemy wspólny język, bawimy się razem. No i póki publiczność jest, no to myślę, że jest bardzo dobrze z poczuciem humoru ogólnie na występach i także w społeczeństwie. Ale wy macie publiczność nie tylko w Polsce, bo wy dosyć sporo jeździcie po Europie, a niebawem polecicie także do Stanów. I no to tak, chyba to cieszy. To są Polacy. Też żyją naszym życiem, naszymi sprawami i jakby śledzą to, co się dzieje w Polsce, więc też bardzo tego łakną i oczekują, żeby to zobaczyć w tym krzywym zwierciadle, jakim my to tworzymy w kabarecie. Czy wy macie jakiś taki deadline na robienie nowych programów? To znaczy, że na przykład raz w roku musicie mieć nowy program, że macie takie ciśnienie wewnętrzne, że musicie mieć coś nowego, bo musicie po prostu. Wiesz co, nie ma chyba czegoś takiego, że mamy ciśnienie. Mamy taki okres, jest mniej więcej przydatności do użytku, 2 lata taki program się gra. Żeby przez pandemię się grało się dłużej. Więc to tak wygląda, no 2 lata mniej więcej, aczkolwiek i tak najlepiej się czujemy zawsze w tym, co jest nowe. Przynajmniej ja tak mam, że co jest nowe, no to człowiek jeszcze fajnie się w tym czuje, a jak już później wkrada się rutyna, bo tak ciężko już przyimprowizować albo dodać coś nowego w programie, który się gra 2 rok, czyli tam 2,5 roku. Albo 4. No to jest ciśnienie, żeby stworzyć. Pandemia była, to wiesz. Pandemia się nie graliśmy. Liczy. No. Ale a propos deadline'ów, no to my sobie robimy już takie sztuczne deadline'y, w sensie, że wyznaczamy datę premiery. I ma być. Tego się trzymamy. No tak, się trzymamy. Albo mamy na przykład taki program Młodzi i Moralni, tam też musimy tworzyć premiery i to z tygodnia na tydzień. I to też nas jakby w pozytywny sposób zmusza do takiej intensywnej, wzmożonej pracy. I tak na koniec chciałabym was zapytać, czy jest jakiś taki temat, którego nigdy byście nie poruszyli w swoim kabarecie? Chyba po naszej twórczości widać, że nie ma takiego tematu. Nie ma, no bo skacze absurdalne. Po prostu trzeba dobrze ugryźć. No, jak się go źle ugryzie, to wtedy wygląda tak, że temat był zły, że nie powinno się go poruszać. Dokładnie. Ale jak się ugryzie dobrze temat, no to wszystko można, mi się wydaje.
I myślę, że to udowodniliście wszystkim w ciągu tych prawie 20 lat. Nie chodzi o to, co się pokazuje, tylko jak. Tak. O, właśnie. A wam się wszystko udaje do tej pory. No, jesteście moim ulubionym kabaretem, nie będę tego ukrywać, bo po co? Dziękujemy, więc życzę wam wszystkiego dobrego. Ulubionym prezenterką z nie będziemy ukrywać, bo po co? Bardzo dziękuję. Dziękujemy i bardzo zapraszamy na spotkania z nami. I mamy nowy program, co się stało. I nowe skecze. I po śląsku? Ja po śląsku. No. Jak chcecie wiedzieć, co się stało, to musicie przyjść i obejrzeć. No to. Kabaret Młodych Panów. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiamy, zapraszam. Pozdrawiamy.